Scena szósta. Inny pokój w zamku. Choracy i jego sługa. Choracy. Co to za ludzie, co chcą mówić ze mną? Sługa. Są to majtkowie, panie, mają, mówią. Listy do pana. Choracy. Wpuść ich. Sługa wychodzi. Nie wiem kto by. Z pomiędzy całej rzeszy tego świata. Mógł pisać do mnie, jeżeli nie Hamlet. Majtkowie wchodzą. Pierwszy majtek. Bóg wam pomagaj, panie. Choracy. I wam nawzajem. Pierwszy Majtek. Pomoże, jeżeli mu się podoba. Oto list do was, jeżeli tylko miano Wasze Choracy, jak nas o tym zapewniono. Oddał nam go jakiś poseł wyprawiony do Anglii. Choracy. Czyta. Choracy. Jak tylko ten list przeczytasz, dopomóż oddawcom jego dostać się do króla, mają oni pismo i do niego. Zaledwieśmy przebyli dwa dni na morzu, gdy silnie uzbrojony statek korsarski wyprawił na nas słowy. Ponieważ miał nad nami w żaglach przewagę, zmuszeni byliśmy stawić mu czoło i przyjąć bitwę, wśród której wrzenia wskoczyłem na ów statek. W tejże chwili piraci oddalili się od naszego okrętu i tym sposobem sam jeden zostałem ich jeńcem. Obeszli się ze mną, jak poczciwym łotrą przystoi, ale wiedzieli, co czynią. Muszę się im za to dobrze wywdzięczyć. Postaraj się, aby król odebrał to, co doń pisze, i śpiesz do mnie tak chyżo, jak gdybyś uciekał przed śmiercią. Mam ci coś do powiedzenia na ucho, co cię w oniemienie wprawi, a przecież słowa będą tu tylko cieniem rzeczy samej. Ci dobrzy ludziska doprowadzą cię do miejsca, gdzie się znajduje. Rozenkrans i Gildenstern peregrynują do Anglii, o nich także mam ci wiele do powiedzenia. Bądź zdrów. Twój, jak go znasz, Hamlet. Chodźcie, ułatwię drogę tamtym listom. O ile tylko będę mógł najprędzej. Byście tym prędzej mnie zaprowadzili. Do tego, co je wam oddał. Wychodzą.